Okej. Okay. Tam na czacie pojawiło się, teraz ciąg dalszy tej gry sprzed chwili. Pojawiła się intrygująca teoria, wedle której do działania ultrapróbki nie potrzebuje zwykłej próbki, czyli mógłby ją rozkręcić. No tutaj według tego opisu zwielokrotnia wydajność próbki. I mogę jej używać w gwiazdach. Nie wiem. Wydaje mi się, że chyba ją można używać tylko w gwiazdach. I przy okazji zwiększa wydajność tej. Tak by to wyglądało. Więc lepiej nie będę ryzykował rozkręcając ten badziew. Ktoś pyta, czy pierdzi. Boże, może pierdzieć, bo coś widzę, że... coś tam butrzy. No i ktoś tam mówi, że musi być zwykła, czyli ktoś tam mówi, tak? A kurde, anonimowość wprowadza niepotrzebnie. Czyżby zaczęło pierdzieć? To jest tak znak, że trzeba się ruszać, bo w sobota wieczór. Nie, nie pierdzi. Co wy tam na litość boską? Luz. Chyba, że w grze coś pierdzi. Nie widzę, żeby pierdziało. Mój tam rozpis nie podaje. No tutaj niestety bieda. Ale tu może być lepiej. Wykonajmy ryzykowny skok i zobaczmy. No i znowu się przestrzeń roztegowuje. I nie jestem w przestrzeni. Jestem w wielkiej strukturze. Gdzie puste zostało zastąpione pełnym. No i to mogło wytłumaczyć istnienie ciemnej materii, bla bla bla. I są trzy tunele. Uwielbiam zielony. Wlecam, wlutuję w zielony tunel. Robi się szeroki i szybko znajduje się znowu w przestrzeni. Widzę gwiazdy i planety. No luz, jest przyjemnie, jest pozytywnie. Co tam w ogóle za teksty? Wyrzę się, żeby potał. Dobra. Tutaj będziemy teraz paliwo fest uskuteczniać. Leć, leć, leć. No i przynosisz mi co takiego. Trochę badziew. I rasiat jest... no jest... aha, w ogóle się stary tutaj ten... stary kanister. Jak debil... trzymam niepotrzebnie. To zobaczmy tych muminów najpierw. I co tam u was, moje drogie muminy? Wylądujmy i zobaczmy. Że tlen się kończy. A tu już zupełnie u nich luz. Tlen to jest coś, o czym się ostatnia rzecz, o którą się boję. Jakieś miejsce jeszcze mam, jakby dali jakieś tam prezenty od tego. Cześć, pajace. A są te zwisy męskie. Co tam? Hybdradise kochają i boją się ciebie. Ja jestem zadowolony. Jesteśmy Hybdradise. Jesteś przyjaciele? No jasne, luz. Co tam? Jesteśmy Hybdradise, jesteśmy ludzi. Chcemy Arctra. I dajemy technologię. Aaaa! Co to może być? Tłumaczę za trudniej. Acta. To może być wszystko. Strzelmy tego Tezeusza. Kochamy ciebie. Nie jest zadowolony i straciłem Tora i dupę i tyle. A nie dowiedziałem się niczego. Kurde, żadnego słowa, nie, może wytłumaczenie. Nic. A tak, znam żelazo. Tylko nie, znam Iron. Czyli nie rozumiem. Kiedy Race to Mars? A mi ta gra nie kręci, tak szczerze mówiąc. Wiercenia tymczasem. No bieda, węgiel, tlen. Tak strasznie jest smutno. Co to było CU? Ha, miedź. No to... wierć na maksa.
Aha, teraz mogę wiercić na maksa, to prawda. To prawda, nie masz obciachu, tylko że... No paliwa szkoda. Tu jest takie samotne miejsce. W pobliżu tego, gdzie byłem. Ale jeszcze poskaczmy tu bliżutko. No tak, że muszę zebrać opłaty za czytanie moich opowieści, czy coś nazywam tantiemy chyba. No i tu jest bieda i rozpoczyna się faza smutku, bo może być znowu potem bieda, jak tu nie będzie paliwa. Przecież bo mam troszkę w menażce. Momencik. Głupi wypadek. Wsadziłem palec między dwie rury, no i zaczął boleć. W ogóle się wkurzyłem, uderzyłem, zepsułem tę rurę. No i urwało tutaj w termalnym tym. No ja to naprawię, na szczęście mam troszeczkę żelazka, które trzymam na takie okazje. Wlejemy do końca. I tutaj. Lecz. Boże, jaka bieda! To było... Znaczy, okej, jestem na plusie, ale... Poniżej zupełnie wszelkich tych oczekiwań. I tu tak, 24 kosztuje mnie... Spróbuję jeszcze raz tą wędkę rzucić. Tylko będzie już mało, nie? Więc... Może tak za 5? Wróciło 2, czyli jestem na minusie. Teraz wsadzę to, to jestem na... Kurde, no niedobrze. Ale już jest fajnie, bo się dogaduję z tymi mutantami. Dobra, cała nadzieja, że tutaj będą wypasy. A jak nie, to będziemy w gwieździe dłubać. Oho. Coś się pochrzaniło w tam linii z tym, z tlenem. Wszystko zaczęło na czerwono, potem na czarno. I zrozumiałem, że... tlen wypełnia kabinę. Oślepiony i nieprzytomny, wyłączyłem strój i czekałem. No i się wszystko naprawiło. Straciłem dużo tlenu. A to los, tlen to sobie możesz tracić. No i jest kryzys. No i jest akta, no i jest dupa. Cała nadzieja, że tu coś fajnego będzie, nie? No jak nie to... Jest! Coś muszę wywalić, coś muszę wywalić, coś muszę wywalić. No to ten Hefner jest taki sobie. Hefner jest... bez sensu. Moim zdaniem. Że złoto. Albo ten miedź. A dobra, miedź, bo miedzi to kurde... Miedź to... Jak się nie ma miedzi, to się w domu siedzi. Tankujemy. 20. A złoto się sprzeda z Żydą. No bo chyba jest w zatki. No właśnie, tak myślałem. Tak czułem. No i... Problem. Robią się duże odstępy. Kosmiczna bitwa. Czy coś pozostałości. Dużo statków rozwalonych. Małe księżyce. I w ogóle... A nie, statki wyciągnęły, asteroidy i małe księżyce rzucały w inne statki. Wszystko w ogóle, te lasery... Aha, nie ma laserów, ale właśnie efektywne rzucanie kamieniami. Ukryłem się i patrzę. No i kurde, pozbierałem chyba jakieś rzeczy. Super, naprawiłem statek. Fajnie, no ale tu mamy problem znowu z brakiem. 24. Zrób super próbę. Przecież mam super próbę na litość boską. Błagam. Muszę myśleć szybko. Wielka erupcja gwiazdy. I może pochłonąć mi statek w ogniu. Mogę uchronić statek, wlatując w cień czarnego księżyca. Albo w pole asteroidów. Ukryję się za księżycem. Myślałem, że to będzie, że tam wiadomo, energia opływa, syf, ten... Ale niestety fala się ten, dobra, księżyc mnie izoluje.
No i fajnie. Oj, coś tam w ogóle te stacje mają jakąś technologię, która się okazuje, że jest generator osłon. Ja to wszystko znam. To już było, ale to już było. Żeby było gorzej, no tu się kończy, to idziemy dłubać w tym paliwie. Czy coś zostało z tego, co tutaj wydobyłem? Żelazo by się przydało, oczywiście, tlen by się przydał. Ale podlećmy i zobaczmy. Czy to są gazowe? Jak gazowe, tak? Moment, zobaczmy to tutaj. O, bardzo jestem dumny z ciebie. Będę tak wracać i merdać ogonem. Co tutaj? Tego się napił. W ogóle paliwo na fulla, dawno takiego czegoś nie miałem. A i to faktycznie gazowce, Boże. Już mi schiza bierze, trzeba zaraz będzie kończyć. Ale tak wyszło całkiem pozytywnie. Nie wiem, czy nie zbliżam do... kurde, tego... to jest też motyw. Lecimy tu. Czy dwa razy na słońcu kop? Okej. Prawda jest samotnością, agonia jest samotnością, samotność jest więzieniem, samotność jest kultem śmierci. Dobra. Sranie w banie. Kurde, obsiadli tych muminów. A ja potrzebuję tlenu. Wszystkiego potrzebuję. Leć tam coś przynieś. Żeby nie było, że zdechnę, kurde, przez brak tlenu. To byłaby żenuła, nie? Ja zdechnę przez brak tlenu. Że emo kosmonauta. Tak. Ile mnie kosztuje taki skok? 5 tlenu. Czy będzie kijek? Kurde, chyba nie. Zaraz spadam. Nieczynna... zaraz. Kometa nieczynna na orbicie. Mała kuleczka. O! Ale okazało się, że tam napełniła mi ten. No fajnie. Bardzo się cieszę. Bardzo jest mi teraz wesoło. Ratunek znikąd. No to aż sobie tutaj zatankuję do końca. I full. I co? Południe 28, lecimy. Czerwone, ładne, duże. Jest jakaś kapliczka zrobiona z czarnego kamienia. Jest duża, to duża, pusta kostka, otwarta na jednym z tych swoich boków. Przez chwilę widzę wielkiego ptakoczłowieka, tak jak w tym, w Metroidzie. Nie rozumiem. Ląduję na jednej części, wkładam ten, podchodzę... no i co tam jest? Wielki filar mojej wielkości. I mogę wcisnąć. A, wiercimy! Znajduję jakiś kwał, jakiś rdzeń energetyczny. I coś takiego ciekawego. Co to jest? O, mega znalazłem. No to przerobimy na jakąś tam planetę na frytki. Ale to za chwilę. Tutaj. No i proszę. Zaraz. Gwiazdy poruszają się w tym gwiezdnym systemie. A nie, to mój statek dryfuje. Jakże to? Skanuję i rozumiem, że gwiazda jest niezwykle gęsta i tworzy ten... olbrzymie grawitacyjne fale. No zobaczmy, co to będzie. No i niestety zrąbało mi tam statek. Nie ma tragedii, coś tu leży w ogóle. 10, aby tylko starczyło wszystkiego. O Boże, te badziewiaki. Po co taki statek w ogóle tutaj zostawili? Pokaż, co tu jest. Co to? Interferomierz. To było fajne, pokazywało co, jakie planety są w ogóle. No, fajnie by to było znać. Z Bogiem.
czemu? Mamy złoto, jest tutaj. Twoim kosmiczni Żydzi, to byłoby zrobiste. Tu miałem jeszcze kilka tych litrów. A, weźmiemy parę pierdół. Próbkuj, próbkuj! Ładnie. Myślę, że nawet zaryzykuję i jeszcze raz zapróbkuję. Tylko już tak spokojniej. Fajnie. To możemy wlać w sumie. Wlej se, wlej. I to też wlać. Jeszcze raz. Co? O, jak będzie częściowo. Aha. No nie, cancel. Bo mam fulla w sumie. Tutaj. Lecimy blisko czerwonego. Dwa razy każde słońce. Właśnie zrobiłem dwa razy każde słońce i była bieda. Powiedzmy, że mamy trzy życzenia. Albo jedno. Znajduję magiczną lampę wdrufującą w kosmosie. Okej. I mogę wypowiedzieć życzenie. Co bym sobie życzył? Chciałem wrócić parówki, w sumie są suchary. Chciałem wrócić do ziemi. Chciałem wrócić, ale potajemnie, że... Dobra, bla, bla, bla. I myślę o tym życzeniu, dowiedziałem się, czego naprawdę chcę. Tak. Chcę być tym... Lecimy do tych muminów. Ambasadorem Polski. No wracaj, wracaj. Lądujemy. Można oddychać, uzupełniamy. Cześć muminy, swisy. Co tam? Ludzie tabych Padlinrisu, przyjaciele gwiazda żelaza, gwiazdy żelaznej. Jesteśmy przyjacielami ciebie. Czy kochasz ludzi? No tak. My ludzie Habisu, jesteśmy ludni. Chcemy Griktil i dajemy technologię. Co tam? Co wam dajemy? Jest szansa 1 do 7, że jest dobre. Więc... To może być wszystko. Złoto! Może są ci kosmiczni Żydzi? Macie! Nie podobają się. Kochamy cię. To powiercę wam, chamy, za to. A złoto mają. Węgiel. W sumie zmarnowałem przeciwnie paliwo. Startujemy, żeby nie było zaraz. Zastanówmy się. Leć tam i wybierz mi najlepsze takie. O, ładnie. A jeszcze mam trochę tego. Ładnie. Jedź jeszcze raz, Tomek. Tak za piątkę. Bardzo fajnie, bardzo jesteś dobrym tym. Dobrą probą. To dopalimy. I tak. Tam niedaleko jest GG. Muszę się nie robić większych skoków. Po co jest Omega? Można nią rozwalać planety albo dawać życie. I znowu, struktura ze skał i metalu. I ma wiele takich wlotów na statki. Fajne, zrobimy co robimy. I nagle, dobra, no i nagle się okazuje, że zaczynamy ciągnąć do środka. Statek nie odpowiada. Podążę niebieskim światełkiem. Fajne. Znajduje się nagle w środku struktury. Tam w sercu. Są cztery wyjścia. Jedna z nich jest O,
1, 2 i 3. Dobre pytanie. Jedziemy trójkę na Hama. Dziura świeci. No i znikam. Jestem gdzieś indziej. Hello. Hej. Hej. Super partia. Gdzie ja jestem? To jest przepiękne. Nie wiedziałem, że tak działa. Dotankujemy. Najgorsze, że nie mam podglądu. O, w ogóle... Ej, są muminy. Co tam? O Boże. Ludzie Mirtarisu, Mirtarisu chcą życie twoje. Życie daje ciebie nam. Czy jesteś przyjacielem? Jestem przyjacielem, ale nie wiem, o co chodzi. Jesteśmy dobrzy. Damy ci omega, jak dasz nam lepaka. Nie rozumiem. I nic się nie dzieje. Myślałem, że coś się stanie chociaż. Się dowiem tego słowa. Przynajmniej, że jak anuluję, bo nie dowiaduję się tych słów, nie tłumaczą. Czemu nie wytłumaczą, co oni chcą? Ale denerwujące dupki. Jeszcze raz. To mogę jeszcze raz w ogóle. Jesteś zły czy śmierć? Nie, gdzie? Głupi? Chcemy... Lepaksy. Dajemy omega. Że do Google tłumacz nie wiem. Ale dobre, mogę to jakoś inaczej wygarnąć, jak daj cancel, to jeszcze raz, nic się nie dzieje. Bo już na pierwsze początki, najprostsze słowa się dogaduje. Z nim się dzielę i gryznę żelazny. Z tym czym, czy kochasz zło Mirtarisu? No i co to za głupoty? Czy kochasz złych Mirtaris? No. No nie. No i spokój, znowu są to. Macie to tutaj, bo mi to zalega. Nie chcę, chciałem to w dupie. Weź se, weź se, weź se. Nic nie wiercę, nic nie chcę. Myślę, że tutaj nie oblecieć czegoś ciekawości. Tu jest blisko. 8 jednostek. O, o, o! Dziwna planeta. Gazowy gigant świecący w środku, jak małe słońce. Widzę wszystko. Mogę wylądować. Wysłałem próbkę. Próbkę i planetę. Jest jakaś siła, która ściąga mój statek. I... Jakiś... Zaraz, zaraz. I ochronna w ogóle ta. Pojawia się jakaś ochronna ochrona. Że tak powiem. Ochrona mi nagle... Wezmę ochronka. No i ściąga mnie głębiej. Ale no i nie jestem uszkadzany. Bardzo ładnie. Widzę jakieś świecące sylwetki. Przynoszą mi skały. Z asteroid, które się tutaj rozbiły. Jako prezenty. No ja mówię dziękuję z Bogiem. No fajnie. I kobalt. No i nie goście. Wybieraj czerwone, niebieskie. Ja już wiem, jakie jest zielone. Więc ten... zielonego nie wybiorę na stówę. Czy zakończenie, czy to zakończenie w ogóle? No pewnie tak. Tu jest jakiś taki fajny skok. Aż warto sprawdzić. Syf. Syf! Dodatkowo... No, kończy się paliwo.
Skok za ile? Za 20. Czyli jest kryzysowa sytuacja kolejna. Bo jak tu nie będzie planety, okej, znaczy dziury nie będzie. Tylko teraz tak, ja mogę skakać między tymi czarnymi dziurami, jak umiem oczywiście tego używać. Dobra, szary asteroida. Mały księżyc. Ostatnio miał dużo tlenu, więc wziąłem troszkę tlenu. No i jest tlen. No super. Fajnie. Tylko teraz jest znowu ostatnia szansa, żeby tutaj coś mi zostało. Że nic się nie sfajluje. Probko, probko. O, ładnie. Hel. Wodór. Co mi tu zalega? A omegę dostałem. A, jakby samą omegę. Ale coś tu jest niepotrzebnego na stówę. Kobalt, platyna jest rzadka. Wywalę ten krzem. A, się tam szacki lepsze. Ja powiem, niestety nie mogę ryzykować. Spalaj, Tomku. Olej te 6 woloru. Nie mogę sobie pozwolić. Zbije to z kryzys. Czyli tak jakby co jest omega, no fajnie. Staje się młodszy. Dostałem jakiś dziwny stop tego zgniasza przestrzeni i pod moje ręce nagle jak u tego niemowlęcia. No to i co to znaczy? Nic. Uwaga! Zamieniam tę planetę w planetę pełną życia. Bo mam taką fantazję. Jesteś Ibisem, tak. Benjamin Button. Muszę to w końcu obejrzeć, bo słyszałem negatywne recenzje, jakoś się wystraszyłem jak debil. A podejrzewam, że nie jest takie złe. Nic tam nie potrzebuję, nawet tam nie wbijam. Za to przyda mi się to. Leć tam. Potrzebuję coś fajnego, jakieś fajne bajery. I są. Nie ma tego dużo, ale zawsze coś. Zmieniam planetę na planetę z tlenem. Czy nie, zmieniam, żeby tam coś żyło, no chcę być... Zmieniam dlatego, żeby się po prostu poczuć jak miły Bóg i tyle. Co dodatkowo? Skok obok. Tu też był nie gigant. A tu są frajery chyba jakieś. Czy tam byłem, czy nie, bo już nie pamiętam. No nie, a nie, dobra. Nie byłem, bo ona była inna, Boże. Nie wiem, pozwiedzam te tutaj, może coś tu zadałem, może coś tu przegapiłem dawniej. Bo mi w ogóle dupło tak daleko, że szkoda grać. Plecy górną granią. Wow, wielki portal. Dadzą ci technologię. No to lecimy, zajebiście. I dostaję jakieś kody, no super. Zapomniałeś Ansibla. Abusyw. Zapomniałeś ultrapróbki. Ale nauczyłeś się próbki. I generator czarnych dziur. Yes! Czy będę mógł wykorzystać te czarne dziury wreszcie? Czyli... Fajnie. Pewnie będę potrzebował to, co wywaliłem. Tak, krzemu. Zajebiście. Super. Fajnie. Ale teraz tak, gdzie to zainstalować najlepiej? Dzięki elementowi Omega może... A nie... No dobra, zgadza się, czy mogę korzystać... Nie, no dobra, zaraz. Moje prawa fizyki odwraca masę czarnej dziury. Aha, no dobra, czyli faktycznie mogę korzystać z czarnych dziur.
Problem jest jednak innej natury. Dziś nie wymaga niczego, dziś mogę wcisnąć w dowolnym miejscu. Chyba, jeśli dobrze rozumiem. Weź ty się spal w ogóle. A to co, potrzebowałbym naprawy pancerza. Fajnie byłoby, tak mili mi naprawili ten pancerz, co tam? Jaha! Super. Odwiedźmy teraz frajerów. Dupki. Co tam? To ja. Okej. Okay. Czy kochasz złych Erzburmanów? No nie. Jesteśmy... Dajemy technologię za Elignixy. Będę im dawał zawsze złoto. Tak się mówimy. Albo nie, co tego? Czego mam dużo? No, złota. Nie podoba mu się. Wsadź sobie w to w dupę. Wiercimy. Jest tam coś, co potrzebuje? Nie bardzo. Super. Teraz tak. Ile kosztuje mnie ta próbka? Potrzebuję, żeby ją zrobić. Platynę i żelazo, które akurat posiadam, więc mogę ją rozmontować. Próbkę tutaj. Nie, nic się nie wzmaga, to było bez sensu. Trudno. Lecimy o te planety obok w takim wypadku i poszukamy tam pierdół. Warto było sprawdzić. Najpierw tu, bo jednak będę potrzebował trochę paliwa. Czyli mogę w sumie teraz próbkować na pełnej bulwie. No się nie boję niczego. No, riebło, ale to nic, mogę naprawić. Aha. Tylko jebła ultra próbka, której nie potrafię zrobić. Fajnie. Co robi generator nadprzewodnika, że zwiększa odporność? Dobrze. Za co? Za co mnie tak katują? Wsadźmy sobie. No, ale sobie pozbierałem dużo tego, że nie. Będzie akurat na fula. Fajnie. No może tu będą te miłe, fajne pierwiastki, o których tyle słyszałem. Wiercimy. Teraz tak. Chyba znam wszystkie technologie, więc jak powiercę na maksa... O, przy okazji paliwo się dowierciłem. Super. Jest krzemik. Jest żelazko. Jest Hefner. Hefner to jest HF. Bo nie mogę teraz sprawdzić. Podejrzewam, że jakiś wypas. Zabieram wszystko, mi nic nie szkoda. A tutaj zbuduję... Surprise, surprise. Chyba, że zaraz coś tam leży, co może by się przydało. Generator, ten ciężarek nie. Krzem, tak, krzem. No i jest. Co to teraz znaczy? To te dwa oczywiście se wsadzam tutaj, podbudowuję się. Co ja mógłbym zrobić jeszcze, to, żeby używać mniej tlenu, ale tlenu używam bardzo mało, to nie ma sensu. Hel. Nie, hel to jest wiadomo, ale half. Hafnium. Fluorowodór. Ale jak fluorowodór, to jest pierwiastek. Błagam. Będzie coś wymyślone przez grę. Startujemy. Czy teraz mogę sobie wsadać w czarną dziurę? Czy nie? Odbijmy się jeszcze o to i zobaczmy. Że to nie jest pierwiastek?
Co się stało? Najgorsza sytuacja i się stała. Pomyliłem sobie kurs i dostałem się na granicę gwiazdy. No fajnie, ładnie wygląda, tyle tylko, że jest 5000 stopni. Nie wiadomo jakich, w sumie? Nie napisał jednostek? No i zaczynają się jaja. Co powinien zrobić? Użyję jakiegoś tego rezonatora, szybko go przełączam, odlatuję. I nawet zebrałem hel. Dobra, wydymałem innym słowem niebezpieczeństwo. Tu są diabły. Ja jestem szczęśliwym posiadaczem mnóstwa helu. Czarna dziura. Tak, 5000 stopni pali kota. Podwodnej żeglugi 5000 stopni. Czy to tak działa? Ja! No dobra, tylko... No jak? Halo? Że brak teleskopu. To nie jest brak teleskopu. A nie mam omegi. Omegą się wykorzystuje do skoków, tak? I teleskopa nie masz. No to tyle. Podlecieliśmy sobie ładne, nie? Czarna dziura w miniaturze. Tam coś było. Pierdziele, skaczę tam. Okej, okay. Może trafiłem na studek pola minowego. I uwaga, jestem prawie pewny, że te czerwone jaja, które się znajdują, są do miny. I teraz, bo te dwie, jak się dwie zderzają, to eksplodują. I miny wysyłają wiadomość. Dają śmierć architekci. No dobra. Skoczę dalej, przelatuję przez miny, włączam osłony. Włączam osłony i... wszystko wyrąbało i spoko, dałem radę. Dałem radę, tylko jest bieda oczywiście, nie do końca. Bo mam oczywiście zapasy, które zrobiłem. Ale trzeba mimo wszystko pomyśleć. Nie, tu jest koniec wszystkiego. A nie, tu jest jakiś... Może wróć tam do mnie. Kurde, nie mogę przesunąć ekrana. Widzę, żebym tam doleciał na opartego. Tam, dobra. Tu, lecimy tu. Zaluduj planetę. Potrzebuję do tego omegi niestety. Uwaga, skok numer 5. Meteoryty. Ale żyję. Zaraz, zaraz. Walnęły w jakimś wądzenie, w co? A w sądkę. Zagrad. Tylko teraz co to oznacza? Że nie mogę wydobywać z gwiazd. Co mi wielokrotnie ratowało życie. A pcham się w obszar, który jest totalnie odludniony. A, mam to gdzieś. Bo nie mam super próbki, która się rozwaliła. Planeta bez atmosfery. Duży statek zakopany do połowy Ziemi. No wychodzę... No i tam badam sobie. Wchodzę do wielkiej dziury. Wszystko jest popsute. Widzę gwiazdy nawet przez ten rozwalony kadłubek. Jest wielkie pole asteroidów, które ma zaraz walnąć planetę. Mogę tak, zwiedzić... Może, który to jest Rufa? Damy tego szterna, taki był niebieski ten. No i walę serca, ale jeszcze patrzę, co tam jest. Zginasz w przestrzeni. I są w ogóle jakieś urządzenia wokół mnie. Skały się rozwalają. Ziemia się trzęsie i tak dalej, i tak dalej. Zabieram urządzenie. Ale mi się udało wtedy tam ogarnąć wszystko. Mam gówno, które chyba już mam. Taustasis. No mam. To jest przykra sprawa.
Tym bardziej przykro, że kończy się absolutnie paliwo. Ostatni tutaj sobie wsadzam. I ryzykuję skok tutaj, za 28, gdzie jak nie będzie niczego, zdycham. W ogóle zdycham, gdzieś jak ja wrócę, jak nie mam paliwa. Jestem głupi. Ale okej, chciałem, to mam. Zabawne. Pająk na w kokpicie. Skąd przyszedł? To było głupie. W każdym razie... No, zerowa grawitacja sprawiła, że mu się porąbało i zrobił dokładnie okrągłą sieć. I myślę, że będzie moim przyjacielem, jak zwierzątko. A nie, ale jednak... Znaczy, myślałem, że będzie moim przyjacielem, ale uznałem, że lepiej dał się do rozwale. Mam nadzieję, że nie był ambasador. No nic się nie stało. I jak widać, no tragedia. Cała nadzieja w tym skoku za 20 zł. Będę mógł tam dolecieć, za ten i za 4 wydobyć. Ten, to szykuje się GG. Mam dużo krzemu za to, fajne urządzenia. Opa. Bim, bim. Wielki statek. Nie, zobaczyłem wielką, szarą masę w kosmosie. Bałem się, że to jest... Czekaj, bałem się, ale to jest kula lodu. No dobra, i... Dzięki temu mam trochę tlenu, który też nie miałem. Tym samym jestem w absolutnej dupie. To jest koniec. To jest koniec. Nie ma już nic. Na skok mnie nie stać, nie mam omegi. Źle podjęte decyzje. Fajnie. Wszystko przez tą czarną dziurę, która mi tam wywaliła. Nie, przez tunel z numerem 3. Że dwa razy byś doleciał do wyjścia. Doleciałbym, owszem. Tylko zaciąć eksplorację. Rozmontuj coś, co da omega. Co da omega? Po rozmontowaniu... Raczej nic się nie da tego tak zrobić. No chyba, że ewentualnie. Ewentualnie mogę to rozwalić. Nie, nic nie zostanie ciekawego. Platyna. A z gwiazdy nie mam super próbki. Rozwaliła się. Czy technologia? No tak, no rozwaliła się. No, tam zaszalałem, za pierwszym razem wysłałem na Hama i rąbło. Ale przynajmniej zróbmy to z klasą. Tu jest... Aha, zajęte. Fren też zajęta. No co tu podlecimy? Będzie ładnie. Oj, w ogóle wow, nie zużyłem paliwa, tak w ogóle jakoś fajnie zadziałały ten. Ultra próbki nie ma. Czy jest jakiś... Nie. Tam w ogóle byłem, okazuje się, że trafiam do punktu wyjścia. O. Amen. No to niestety, to nie ma co przedłużać. Give up. Podsumowanie. 81 systemów, 14 technologii, 23 tysiące punktów, miałem 43 tysiące? Jak to jest możliwe? Bez sensu. To był mój najlepszy lot. Zniszczyłem 4 gwiazdy? W jaki sposób? Coś tu jest zbugowane. Bo 4 terraformowałem. Odkryłem 5 raz, to prawda. I żadnych last chance'ów. Jest dużo rzeczy. To mój statek. Jestem z niego dumny. Ech, Boogie Nights. Trzeba to zgłosić. Cięcie. No to jest tyle w ogóle. Na razie z tego lotu.